Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Dawid z kanału Dan Wild na Filipinach. Dzisiaj nagrywam takiego daily bloga na zasadzie Q&A, czyli odpowiem na wasze pytania. Troszeczkę się tego nazbierało również i jakieś niejasności. Zacznę od tego, bo ktoś mi napisał na Messengera wiadomość, dlaczego nagrywam filipińskie rozmowy i czym one się różnią od daily bloga. Filipińskie rozmowy to jest taki mój autorski program, w którym staram się z wami gdzieś tam poruszyć konkretny temat, czyli to powiedzmy tam trzymam się tematu. Natomiast daily blog to jest taka forma, wiecie, luźna, na zasadzie coś tam się dzieje, coś przeczytałem, jakieś tam rzeczy związane, powiedzmy, nie wiem, z polityką, z wydarzeniami na Filipinach. Tak jak nieraz zresztą informowałem o jakichś tam zmianach związanych z, wiecie, z tymi obostrzeniami. To właśnie po to jest ten daily blog, że to macie taką dawkę informacji każdego dnia, niereżyserowaną. Czasami się różne rzeczy wydarzają, że mogą się wydarzyć, że widzicie, ktoś tu będzie przejeżdżał i tak dalej. Także ja tego nie reżyseruję, leci to po prostu tak jak jest i tyle. To jest pierwsza rzecz. Druga, bo pojawiło się troszeczkę tutaj takich niejasności, mianowicie ja wiem, że ktoś jak dołącza do kanału teraz, to nie jest w stanie jakby znać historię lub powiedzmy no wiedzieć o tym, o czym mówiłem na przykład pół roku temu, gdzie tam ktoś pytał, bo pamiętam, że to jest tak skokowo, wiecie, trafia się coś, ludzie gdzieś tam zostają zaspokojeni, chcą tych odpowiedzi, no i ileś tam czasu jest spokój, pojawiają się nowi subskrybenci, pojawiają się te same rzeczy. Pamiętam tak, jak się nieraz przedstawiałem, wiecie, cześć Dawid z kanału Daniel na Filipinach. I ktoś mi pisał, cześć Daniel. No, także to były takie rzeczy, że wiecie, jakby ktoś, nie wiem, nie usłyszał, ale przeczytał, tak, bo skądś ten Daniel im się wziął. Słuchajcie, teraz po ostatnich dwóch odcinkach pojawił się taki, powiedzmy, o znacznie większy odzew, jeżeli chodzi o wasze komentarze. I z tych komentarzy wynika dużo rzeczy. I tutaj się odniosę do komentarza użytkownika Pinoy Blunt. Uważam, że masz bardzo dobry nick, bo z tego, co piszesz, a już jakiś czas cię obserwuję, to możesz być takim typowym Pinoyem, myślę, z prowincji, który... No wydaje mu się, że coś wie i tworzy jakieś takie historie, bo jak wiecie, Filipińczycy lubią żyć jakąś taką sensacją, tworzeniem jakichś takich historii. Jak czasami słuchacie, to macie wrażenie, że na wsi UFO lądowało i nie wiem, to jakaś obca technologia jest, do dzisiaj nie wiedzą gdzie, nie? Dlaczego tak mówię? Bo napisałeś komentarz, z którego wynika, że nie znasz ani mnie, ani nie znasz mojej żony. I to jest akurat prawda. Natomiast to, co jest dla mnie w pewien sposób chamskie, to jest to, że uciekłeś się do stwierdzenia, że ja sobie wziąłem kobietę z dzieckiem, gdzie powiedzmy jest to biedna rodzina. Ja się tutaj egzaltuję, jestem zadowolony z tego, że wszedłem w jakąś tam biedną rodzinę filipińską. No i że moja żona ma oczywiście dziecko, tak? Dziecko i tak dalej. I teraz tak, dwie rzeczy. Jedna, to jest oczywiście bzdura, totalna nieprawda. Dlaczego? Bo ja wielokrotnie wspominałem, że jak się pojawiają dzieci gdzieś tam na moim kanale, to dzieci są naszej rodziny. Naszej rodziny, czyli to może być dziecko brata, może to być kuzyn. W tej sytuacji właśnie tak to wygląda. Więc to jest, widzisz, coś gdzieś tam dzwonią w jakimś kościele, ale nie bardzo wiesz. Kolejna rzecz. Moja żona pochodzi ze skromnej rodziny, ale sama skromna nie jest. Skończyła studia. Jeżeli pokazałbym ci jej paszport, to w paszporcie ma więcej stempli z krajów, które odwiedziła, niż ja mam lat, a już mam prawie 40 na karku. I teraz pokaż mi Filipińczyka, który może sobie na to pozwolić, sam na to zarobić w wieku, powiedzmy, po 35 w wieku 35 lat, tak? Bo to jednak kosztuje, a Filipińczycy za każdym razem wylatując z kraju muszą zapłacić ten tak zwany podatek. Także przeanalizuj to. To jest rzecz, o której nie mówię na kanale. Mało tego, moja żona jest, powiedzmy, no, w odpowiedniku naszym europejskim, jest osobą po studiach. Skończyła te studia w Manili, za które oczywiście płaciła. Także to jest kolejna rzecz. Więc ja nie wiem...
jak wy możecie, może nie, przepraszam, nie jak wy, bo przez wy nie będę mówił, bo tutaj podejrzewam, że niektórzy, którzy tam powiedzmy oglądają mój kanał, to wiedzą, że wszystko kosztuje, te wszystkie podróże. Budowa domu. I budowa domu też powiedziałem, że ja za ten dom nie płacę. Ja zrobiłem projekt, ale za wszystko płaci moja żona, tak? Ja zorganizowałem, powiedzmy, zaplecze technologiczne i realizuję ten projekt, tak? To jest moja cegiełka, mój wkład, moja pomoc. A takie pisanie, że bo ja nie żebrzę, bo to, bo siamto. Przeczytajcie sobie, kochani, ten komentarz. Myślę, że odniesiecie taki sam wniosek jak ja. Niemniej jednak, no nie fajnie to wygląda. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie wiem, może posunę się tutaj do takiego stwierdzenia, że wiem, że u nas w Polsce to jest ta taka polskość, taka buta, wyniosłość, że trzeba komuś tam, wiecie, wsadzić tego palca i napisać parę takich właśnie nieprzyjemnych kwestii, może żeby się dowartościować. Ja nie muszę. Ja ci powiedziałem, jak to wygląda. Niemniej jednak jest to chamstwo totalne, a ci wytłumaczę dlaczego. Jest grono youtuberów, którzy w jakiś sposób tutaj nadają, pokazują te materiały, mogliby sobie wziąć dziewczynę bez dziecka. Wielu z nich wzięło sobie kobietę z dzieckiem. Teraz pytanie, czy oni są jacyś źli, czy mają prawo być niedowartościowani, są jakimiś, nie wiem, idiotami, czy z tego powodu są, powiedzmy, nie wiem, drugim sortem, gorszym sortem, tak, bo było takie sortowanie, dzielenie i tak dalej. Ktoś mi pisał tutaj o tym, że Polacy powinni się trzymać razem. Dzieci Polacy się trzymają razem. Skoro komentujący na każdym kroku, czy to na moim kanale, czy na innych, ja pamiętam nawet takie idiotyczne porównanie, to pamiętam komentarz do dzisiaj. Ja sobie tą kobietę pożyczyłem i ją troszeczkę wyprostowałem. To jest też totalne chamstwo. Pamiętam, jak Rafał Baran podróżował do Polski, po Europie i wziął ze sobą rodzinę. I pamiętam na kanale Maćka, kobieta napisała taki dosyć brzydki komentarz, że co jest nie tak z Maćkiem, coś takiego. Nie będę tego cytował, bo nie pamiętam. Ale co jest z nim nie tak, że Rafał Baran mógł sobie pozwolić na to, żeby zabrać całą rodzinę. Rozumiecie? Tak jakby, nie wiem, Maciek był żebrakiem, nie miał pieniędzy i tak dalej. To jest bardzo brzydkie. I ja dlatego o tym mówię, dlatego tu się akurat posłużyłem tym konkretnym przykładem, osobą, która wrzuciła komentarz, bo chcę po prostu wykazać, że to są zachowania, których ja nie będę akceptował i żaden z nas. Bo nawet jeżeli tam któryś youtuber, powiedzmy, nie odniesie się do tego, nie przeczytał, nie miał czasu, ja uważam, że to nie jest nic fajnego. I teraz tak, jeżeli wy, ci wszyscy, którzy mają taki właśnie sposób myślenia, chcecie coś zmienić, to zmieńcie od siebie to myślenie, bo ani mi nie dajecie jeść, ani ja wam nie płacę, nawet nie chcę nic. Mi nie zależy nawet na tym, żeby właśnie tacy ludzie oglądali mój content czy subskrybowali. Ja nie chcę budować, wiecie, mam wspaniałą społeczność, bo z tego, co dzisiaj mam, co osiągnąłem, nie chodzi mi nawet o subskrypcje, bo możecie mieć 3000 subskrypcji, ale to będą naprawdę ludzie ze złota. Ja uważam, że właśnie taką społeczność tworzę. Patrząc na statystyki, to są ludzie w przedziale między 40 a 50 lat, czyli uważam z życiowym jakimś bagażem doświadczeń. Ludzie, którzy gdzieś tam nie bujają w obłokach, nie są oderwani od rzeczywistości, oni naprawdę wiedzą, czego chcą. Także na tym mi najbardziej zależy. Ja nigdy nie prosiłem o nic. Nigdy. Naprawdę. Ja nie poproszę. Wierzcie mi, ja nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam będzie żebrał, bo ja się tutaj utrzymuję sam. Moja żona, tak jak mówię, a propos mojej żony. Moja żona pracowała w British Council, a dzisiaj wykonuje taką samą pracę jak Maciek. Pracuje online. Można powiedzieć, jako Filipińczyk jest jednym z lepiej usytuowanych. Przecież wyobraźcie sobie, niebawem wjedzie film, gdzie wzięliśmy dzieci do restauracji. Nieraz bierzemy dzieci. Jak myślicie, ile to wszystko kosztuje? Ci oczywiście, którzy nie są świadomi, bo ci, którzy są świadomi, to wiedzą, Dawid, tu nie ma sprawy, w ogóle temat, wiecie, z tyłka, że w ogóle nie powinien zaistnieć. Ale istnieje. A wiecie dlaczego? Bo ja zawsze walczę, może to jest głupie, ale ja walczę zawsze o tą jednostkę, która ma gdzieś jakieś tam wątpliwości co do mojego kontentu, niż powiedzmy tysiące tych, którzy oglądają gdzieś tam z przyjemnością, tak? Ja zawsze to robię, bo mi zależy po prostu, żeby każdy z was miał możliwość jakby ocenić prawidłowo to, co się dzieje, to, co wam pokazuje, i nie popełniał jakichś błędów. A jeżeli popełnia błędy, to ja to prostuję. Natomiast chamstwa nie będę tolerował. Dlatego podkreśliłem, sorry kolego, ja nie akceptuję takiej formy wypowiedzi.
Jeżeli nie miałeś czasu, nie poświęciłeś czasu na to, żeby obejrzeć ileś odcinków wstecz i zaznajomić się z tematem, bo to gdzieś tam ileś odcinków, ja to zawsze tam przemycam jakieś informacje, no to niestety, przykro mi, popełniłeś błąd, to jest twój błąd. I między innymi takie komentarze, bo tam też pytaliście, dlaczego inni tam występują ze swoimi partnerkami, a ja nie. Właśnie ze względu na to, że moja żona ma wykształcenie, szanuje siebie i wie, jak to potrafi wyglądać, że czasami się ktoś taki pojawi i gdzieś tam próbuje zaszufladkować, jeszcze pisanie jakichś komentarzy, że ktoś tam jest wyschnięty, ma małe cycki albo, nie wiem, dużą dupę i tak dalej, to nie, nie, ja znałem to wszystko po polsku i tak dalej, także sorry. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ja generalnie, tak jak mówię, mój kanał ja chciałem budować i dalej chcę budować i dalej będę budować w oparciu o to, jaką mam wiedzę, co wam pokazuję, bo wszystkiego nie wiem, ja tu nie jestem alfą i omegą. Ale na tym mi najbardziej zależy, żeby nie zakrzywiać tego, bo nie sztuka jest iść z telefonem, z kamerą, gdzieś tam pokazywać jakieś dziewczyny na mieście i tak dalej i wszyscy będą, wow, obejrzyjmy następny odcinek i tak dalej. Myślicie, że ja nie wiem, co się dzieje w internecie. No tak to niestety wygląda. Ja jestem szczery, otwarty i tak jak widzicie, nie mam zamiaru tutaj wam, jakby nie wiem, bajerować i tak dalej. Jeszcze wracając do tego tematu związanego z tymi rodzinami, jaka to jest zależność, bo ktoś tam mi też napisał, że no chłopie, to nie wiem, żenisz się z rodziną czy z tą dziewczyną, że ktoś tam, nie wiem, porzucił te więzy rodzinne. Wiesz co, ja cię bardzo przepraszam. Współczuję ci, ja wiem, jakie są realia. Czasami się trafia taka rodzina gówniana i trzeba podjąć jakąś tam decyzję, że... I to nie mówię wcale o filipińskiej, może być to też polska rodzina, gdzie, nie wiem, dziewczyna ci się podoba, fajnie się wam układa i tak dalej, no ale z rodziny trzeba spieprzać, bo są jakimiś tam, powiedzmy, nie wiem, z bukami i tak dalej. Natomiast w drugą stronę, dlaczego nie? Jak rodzina jest fajna, dlaczego z tego nie skorzystać? Słuchajcie, o, zrobię tak, przykład Józka, zobaczcie sobie odcinek Polacy na Filipinach, Józek. Gościu, którego uwielbiam. Zwykły facet, który ma, powiedzmy, nie wiem, prawidłowe spojrzenie na świat, nie wywyższa się, pracował, ma obywatelstwo amerykańskie również, nie dostał go za darmo, pracował, tak? Musiał pracować ileś lat. Świetny przyjaciel, zawsze poradzi, zawsze doradzi, nigdy nie krytykuje, nie jest takim, wiecie, typem człowieka, który, nie wiem, zadaje się z wami, jak ma interes i tak dalej. Nie, nie, ja bym tu mógł jeszcze milion superlatyw gdzieś tam wymienić, ale nie o to mi chodzi. Słuchajcie, uwaga, posłuchajcie. Człowiek, jak poznał swoją żonę, nie wiedział, że pochodzi z majątnej rodziny filipińskiej. Tak? Ona mu też nie powiedziała, nigdy od niego nie wymagała, nie było jakichś chorych akcji. Dzisiaj, mieszkając tutaj na Filipinach, on tak naprawdę mógłby się zapytać, kurczę, nie wiem, ile moja miejscowość kosztuje, bo go stać. I to jest nazwisko, którego wam nie wymienię, ale Filipińczycy, jak słyszą to nazwisko, to wiedzą, że to jest osoba, która w większości przypadków posiadała tutaj no, niesamowite ilości ziemi. I teraz ktoś mi powie, kurczę, bieda, to w biedę poszedł, czy w bogactwo poszedł. Jaka to jest różnica? Ja wam powiem szczerze, ja nie wiem, czy ja bym się cieszył, gdybym poszedł do takiej bogatej rodziny, bo czasami moglibyśmy się poczuć, jak wiecie, w tych różnych filmach, w których tam ktoś poznaje księżniczkę i no on tak naprawdę może się czuć taki malutki przy tych ludziach, którzy, powiedzmy, mają osiągnięcia, mają pieniądze, bo nie daj Boże coś powie, albo może powiedzieć nawet nie może, tak? Bo musi siedzieć cicho. Także wiecie, tu idzie różne takie rzeczy gdzieś powiedzieć, ale nie. Ja wam mogę powiedzieć to, że z mojego punktu widzenia są to normalni ludzie. Bardzo chętnie pomogą. Niejednokrotnie ugościli mnie w sposób fantastyczny, gdzie ja tak mówiłem już wiele razy, że w Polsce od takiego człowieka nie dostalibyście nic. A tutaj oni nawet nie mają interesu w tym, rozumiecie? A ja wielokrotnie jestem witany w różnych miejscach. Nie, żebym się chwalił, ale powiem wam tak. W Polsce nie znam żadnego polityka. Do żadnego polityka nie podejdziesz, nie podasz mu ręki. Oni mają cię w D generalnie. Chodzą, obstawieni ochroną. Ja się nie dziwię. Jeżeli ja bym oszukiwał własny naród, to wiecie, też bym musiał chodzić z ochroną. A tutaj znam gubernatora, znałem byłego gubernatora, znam byłego burmistrza, znam obecnego burmistrza. Były burmistrz operował mnie, tak notabene. Nie, żebym się chwalił, ale rozumiecie, chcę wam przedstawić ten całokształt, jak bardzo czasami ludzie się mylą. No Jezu, siedzę, jestem w tym biednym kraju, co dalej? Bo tam też ktoś pytał, kurde, dlaczego wybieracie taki biedny kraj i tak dalej, że jest gorąco upał. Patrz, dzisiaj nie ma upału, jest 24 stopnie, jest zimno,
dzieci idą w bluzach do szkoły. Rozumiecie, co się zawsze zastanawiam? W bluzie iść 23 stopnie. Dla mnie to jest mega wow, nie? No i tak jest. Tu po prostu, wiecie, żeby zrozumieć generalnie to, co się tutaj dzieje, bo też czasami widzę w komentarzach, że to jest takie odnoszenie się do czegoś, co ludzie widzieli w internecie. Ja może tej młodszej części widowni spróbuję coś wytłumaczyć, bo wiem, że może starsi tego nie zrozumieją, ale wyobraźcie sobie tak. Jak to jest? Znaczy ja wiem, jak to jest, ale wam powiem. Taki przykład. Wychodzi jakaś gra na komputer czy na konsolę. Jakiś tam tytuł, powiedzmy, nie wiem, obsadzony to w jakichś realiach tam innego kraju, innego świata, albo może wyimaginowane, ale okej. I teraz tak, kupujecie tą grę i co się dzieje? Tą swoją postacią, jak zaczynacie grać, dziwnym trafem, uwaga, dziwnym trafem, nie oceniacie tej gry, dziwnym trafem zaczynacie się uczyć, tak? Jesteście zainteresowani tą grą, jakie w tej grze są realia, jakie są zasady, żeby tam przechodzić na kolejne etapy czy poziomy i to jakoś działa. A tutaj widzę, w realnym życiu ta gra nie działa. Na zasadzie, wiecie, sprawdzania wszystkiego, przeżywania tych samych emocji i tak dalej. Co się z tymi ludźmi stało? Ja wiem. Ci, którzy nie wiedzą, niech sobie odpowiedzą. Druga rzecz. Mamy bardzo przykre wydarzenia na świecie. I ja zauważyłem, że wręcz ludzie to uwielbiają się bać. Że to jest na takiej zasadzie, kurczę, oglądać ten strach, ale przez telewizję. Nie, tu żeby mnie tam nie dotykało, nie? I jeszcze jedna kolejna rzecz, gdzie właśnie niektórzy bardzo fajnie w komentarzach napisali i za to wam dziękuję, bo wy wiecie, co się dzieje, co jest pięć. Jakie błędy popełniałem obcokrajowcy, przyjeżdżając właśnie do kraju trzeciego świata, czym są w stanie urazić tych ludzi mieszkających tutaj, czasami swoją postawą pokazując, że są lepsi. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Afryka. Jakiś biedny kraj, trafiacie do wioski z telefonem czy z laptopem, nie? I wy widzicie, kurczę, no dobra, ktoś tym ludziom wybudował szkołę i wywiercił studnie. No to okej, teraz słuchajcie. Jak myślicie, co się stanie, jeżeli wy byście otworzyli ten komputer i pokazalibyście tym dzieciom, bo one mają swój rozum, że macie samochód, że mieszkacie, macie dom. W Afryce, nie, jak wiecie, nie wszyscy mają dom. Mieszkają w jakichś lepiankach, szałasach. No, bardzo biedne warunki, skromne, żeby nie powiedzieć gorzej. I wy kierujecie się czymś innym, pokazując im wasz świat, ale pokażecie im dom, samochód, nie wiem, może nawet jakieś wakacje i tak dalej. Co w głowach tych dzieci się urodzi? Czy one będą wam wdzięczne, czy pomyślą sobie coś zupełnie innego i będą niedowartościowane? Że wcale was nie będą lubić i jakby to powiedzieć, będziecie na z góry straconej pozycji przez to, że staracie się być wyżsi, lepsi i tak dalej. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Także to samo tutaj funkcjonuje, myślę, w sposób zbliżony. Tym bardziej nazywanie kraju krajem trzeciego świata. Wiecie, jak to boli? Mało tego. Są tematy na o tej teorii, tak zwana teoria stracenia twarzy. Wiecie, jakie to jest bolesne, jak Filipińczyk traci twarz? Za to możecie bardzo źle skończyć, tak? W bardzo, powiedzmy, no, stylowy sposób, z uśmiechem, albo inaczej, tak? Także się domyślcie, bo to takie rzeczy funkcjonują, nie? Zastanówcie się sami, ci wszyscy, którzy oczywiście muszą się zastanowić, bo reszta nie. Ja wiem, że tutaj, tak jak mówię, ta reszta mojej widowni to są ludzie, którzy już niejedno widzieli, niejedno przeszli, są mądrzy, oczytani. Myślę, że nie muszę was chwalić, po prostu wiecie, jesteście tacy i tyle, ale niestety ta część, która dochodzi czasami nie, mogą to być ludzie z przypadku, których wcale nie interesują Filipiny, tylko sobie myślą, no co ten idiota robi w tym kraju trzeciego świata, czy on tu jest szczęśliwy, co go tutaj czeka, jaka przyszłość, i tak dalej, i tak dalej. Jedno jest pewne na koniec, do tych wszystkich, którzy się martwią o mnie, nie musicie, bo ja wylatując na Filipiny na te pół roku, bo tak jak mówię, pomieszkuję tu, a nie mieszkam, stać mnie na to, żeby sobie tu latać, moją żonę stać na to, żeby mi zrobić fantastyczny obiad albo zaprosić do restauracji. No tak jest, moja żona mnie zaprasza. Mam fantastyczną żonę, wykształconą. I myślę, że tutaj to jest bardzo brzydkie, bo ja bym nigdy nie chciał, i naprawdę uważajcie, żeby robić jakieś porównania. Jak mi zrobi ktoś porównanie,
że tam czyjaś żona jest gorsza, albo moja żona jest lepsza. Bo już takie rzeczy kiedyś były, że ja to jestem taki, siaki, wiecie, ten. Wylatuję od razu z mojego kanału. A zrobię to dlatego, bo ja nie rozdzielam ludzi na lepszych, gorszych, na białych, czarnych i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest człowiekiem, każdemu się należy szacunek. I myślę, że trzymajmy się tego, bo jeżeli ty nie będziesz kogoś szanował, ciebie też nie będą szanować. Tym bardziej na Filipinach nie znajdziesz miejsca tutaj, to musisz pamiętać. Tutaj nawet jeżeli ktoś jest niedorozwinięty, nie wiem, jakiś pochorowany, u nas się ludzie śmieją, bo jest ktoś zezowaty, pryszczaty, nie wiem, rudy i tak dalej. Chyba, że jest politykiem, no to... Dobra, ale nie będę żartował. To wyobraźcie sobie, że tutaj on jest akceptowany przez tą społeczność. Owszem, gdzieś tam są jakieś patologie, tak? Między rodzinami, tak jak to ktoś napisał, że ludzie potrafią być bardzo wstrętni, za 10 peso ktoś komuś odbiera życie i tak dalej. To takie rzeczy są. U nas też są patologie, no, ale nie w tym sensie. Tak jak mówię, na przykładzie tej gry. Jak gracie w grę, to zależy wam bardzo, żeby tego waszego gracza nie skrzywdzić, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia, punktów i iść pod tej linii, tak jak ten scenariusz tej gry. Tutaj powiedzmy ten scenariusz też jest. Ja jestem tym graczem. A całą resztę to już wam zostawiam. Przemyślcie to sobie. Ci, którzy macie wątpliwości i chcecie pisać jakieś właśnie dziwne rzeczy. Ja to czytam wszystko. Czytam, staram się odnosić i poświęcam wam czas. Także dzięki za komentarze. Dzięki za dotychczasowe subskrypcje i do zobaczenia niebawem, a niebawem wybieramy się na wyspę Kamigin, gdzie spędzimy naszą rocznicę ślubu i tą wycieczkę również ufundowała moja żona. To dla tych, którzy sobie myślą, że ja za wszystko płacę, a my jesteśmy biedni. To powiem wam tak. Chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy chcieliby mieć fajne wakacje, mieli taką żonę, jaką mam ja. I to nie mówię, nie chcę się przechwalać, absolutnie. Wiecie, nie należę do ludzi, którzy chcą wtykać gdzieś tam patyk komuś do oka, bo ja jestem lepszy. Nie, nie jestem lepszy. To ja ciebie, kolego Pinoy Blunt, w tym momencie uświadamiam, że po prostu tak nie jest. I wielu ludzi już takich miałem na kanale, oni gdzieś tam poszli. Mam nadzieję, że w ten sposób jakoś etapami ten kanał się uszlachetnia. I gdzieś moim celem jest to, żeby właśnie mieć fajną społeczność, że będziecie wiedzieć, jak przylecicie tu na Filipiny, niekoniecznie chcecie tu zostać, ale spędzicie fantastyczny czas, nie popełnicie pewnych błędów i będziecie rozumieć przynajmniej jakąś znaczną część tych rzeczy, które tutaj są, tak? Bo ja ten kanał będę rozwijał w tym kierunku, bo wiem, że nie każdy chce tutaj mieszkać. Ale są ludzie, którzy chętnie tutaj przylecą, choćby na chwilę spróbować tej Azji, zobaczyć jak wyglądają po prostu Filipiny na żywo, a nie tylko powiedzmy przez internet. I z ilu rzeczami się po prostu no, nie zgodzicie, które gdzieś ktoś wam napisał w internecie i które widzieliście, bo ja też miałem taki stan, jak zacząłem tutaj latać, to sobie pomyślałem, ktoś poczytny, a realia gdzieś idą dalej w inną stronę, nie? No, także to tak wygląda. Piję poranną kawkę z wami, także smacznego. No i zaczynam dzień, bo taka pogoda jest najlepszą pogodą, żeby kontynuować budowę domu. Także pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie, nie wieszajcie na nikim psów. Pierw spójrzcie sami w lustro i oceńcie. Nikt z nas nie jest idealny. Ja też nie jestem, pamiętajcie, nie jestem Kevinem Costnerem, nie jestem jakimś celebrytą, też popełniam błędy.